No ale wysłał Konrad, że jest tam jego ojciec, że niby jest, nie? Zdjęcie, a to chyba jakieś jest dzisiaj. Mamy Ionika, mamy Polestara, mamy Hondę, tu wiadomo, Leafa. Mamy jeszcze jedynkę, tego. Starmana? Starmana mamy jeszcze. Pierwszy w Polsce. Otwiera salon dopiero w Warszawie. No i Tesla i Mini. No, oczywiście Renault Traficara, także no, 6 samochodów. Sezon urlopowy. No i dziś na zlocie Polestar przyjechał kolega spod Krakowa, ale z Norwegii, bo generalnie tam mieszka. No i popatrzcie się, jak fajnie. Można go na żywo zobaczyć. Niezła maszyna. Jeszcze tył. O. Ekstra. Mi się podoba bardzo. Fajne. Są proszę. I dziura na narty. Jest dziura na narty. Tego nie ma w żadnym aucie elektrycznym. No, no trzeba stali trup będzie. W Tesli jest nawet nie ma. Nie miała. Dziury na narty. No dziura na narty to zastrzyk. To jest fajne. Znaczy nie lubisz zawsze można złożyć te. Czy Polska jest? Bo miałem, czy miałem to wybrane kiedyś w duszy. O. No i zobaczcie. Jak to jest Android Auto, to pewnie. To. Weźmy od początku. Możemy wybrać opór kierownicy, mały, standardowy lub duży, czyli lekko, średnio lub mocno. Tryb sportowy, gdzie wyłączamy ESC. One pedal drive. Mamy trzystopniowy wyłączony, niski, standardowy. Wyłączony, no to wiadomo, jakby go nie było. Na luzie jakby. Tak, niski, no to też sobie hamuje, tylko dużo wolniej. Standardowy. No to hamuje mocniej. Bo tego brakuje za każdym razem do zatrzymania, oprócz wyłączonego. W XC40 tego brakuje, bo jest tak. Tylko jedna opcja. Po prostu tak. Mi brakowało, że jest takie za bardzo mocne. Jest. No, ale tutaj jest, że do zatrzymania bez problemu. Pełzanie, no to jakby tam miał dojeżdżać do samochodu, ja to mam wyłączone. Tak. Asystenci. Wspomaganie kierownicy. No to, wspomaganie kierowcy, no to tak jak mówiłem, tempomat tu jest. Speed limiter. Który właśnie dostosowuje się do danego kraju, żeby nie przekroczyć tych prędkości na przykład. Na przykład. No i do znaków. Jakby na przykład, nie wiem, ustawisz sobie 90, on ci będzie jechał 90. Będzie 70, on zwolni wtedy do 70, prawda? I nie pozwoli tego przekroczyć. Chyba, że masz awarię na sytuację zewnątrz, to wtedy będziesz. No to właśnie. Tempomat i adaptacyjny tempomat. Lane keep aid, no to jest trzymanie pasa. Trzymania pasa ruchu. W pasie ruchu. Na zakrętach też to działa? Tak. Tak, i tu ma sygnalizację, ma albo częściej kierownicą, przepraszam, kierownica to gdzie odbija, czyli na przykład troszkę skręcamy, no to nam wróci, albo dgania na kierownicy, ja mam obydwa włączone, to jest, no ale to... Ale tak jak w Tesli ci w stanie jest, wiesz, prowadzić, tak. Czy? Tak, drive alert, no to jakbym robił jakieś takie ruchy, typu byłbym zaspany, no to to samo co Volvo było, że poinformuję, że no, tak, chłopie, przerwa na kawę, tu jest odczytywanie znaków, ostrzega o ograniczeniu prędkości, ostrzeżenia wizualne albo wizualne i dźwiękowe mogą być, margines prędkości sobie można ustawić. Aha, czyli tam parę kilometrów poniżej tak, ograniczenia. Tak. Układ zapobiegania kolizjom, no to jest, że po prostu jeśli za szybko dojeżdżam do jakiegoś samochodu czy coś, no to mam sygnał dźwiękowy i wizualny tutaj. Wykrzyknik chyba jest. Przynajmniej w Nissanie czerwony, nie, czerwony samochód się pojawia i jest zareaguj. I zareagują, jak ja nie zareaguję, no to wtedy hamuje systemy sobie automatycznie, tak. W Tesli też jest coś takiego, tam jest ta wizualizacja ruchu, tak. No to jest fajne też właśnie w Tesli. I raz jechaliśmy pod taką dość sporą górkę i jechał sobie rowerzysta i nagle wierzchni, no po prostu stwierdził, że się poddaje, zsiadł z roweru, no i Tesla już go tam na czerwono zaczęła pikać. No. Tak. Bliz. No to są monitoring pola martwego, wbudowane w lusterka jest. Też masz tutaj światełko, że ci tak, tutaj jest właśnie widzę taki pasek. Taki pasek to jest to.
Powiadomienie o gotowości do jazdy, no to jeśli stoję w korku na przykład i po dwóch sekundach ruszą samochody, tak. Ja nie ruszę, no to jest pik. I tutaj, czy jestem gotowy do jazdy, wyświetla mi się na, na wyświetlaczu, prawda? Fajnie. Tutaj mamy ładowanie. Znaczy na to. Można ustawić limit ładowania, no to wiadomo. Tak, mhm. Do ilu się tam chce, a możemy sobie ampery zmieniać. Z tym, że samochód sam dostosowuje, trzymamy na 32, samochód sam po prostu sczytuje tyle, ile może. Zwalnia. Sam sobie zwalnia właśnie, żeby było ten. Możemy sobie zaplanować oczywiście, kiedy ma to wszystko wystartować, kiedy ma zakończyć. Co tu mamy? Stan samochodu, no to po prostu wszystko pokazuje, w porządku. Wszystko w porządku, pokazuje serwis za ile dni. Blokowanie. Tryb ograniczonego alarmu. To używam na promie. Na promie buja, żeby się alarm po prostu nie włączał, jeśli mnie nie ma w samochodzie. Właśnie, ktoś przewidział takie coś. Przy wymianie opon. Na przykład. No to ja sobie daję on i jest redukowany. I wyjeżdżasz z promu. Nie, ja tam drzwi zostawiam na promie. Tak, na po prostu następnym razem, jak wsiądę do samochodu, to on się automatycznie przyłącza na normalny alarm. Automatyczna blokada podczas jazdy, no to chyba to jest to, że jak ruszamy, to od razu drzwi się zamykają. Drzwi się zamykają, wiadome. Odblokowanie drzwi, no to jedne drzwi albo wszystkie można odblokować. Zdalne odblokowanie to samo. Sygnał wizualny przy odblokowaniu, zablokowaniu. No to... Pewnie tam mruga światłami. No, pewnie takie kierunkowskazy albo coś zwykłe, takie ten... Tak, nic. Nie jest tych opcji. Światła zewnętrzne. Przepraszam, wewnętrzne, no to, to są te... Górne, pewnie górne boczne tutaj i, nad drzwiami. Tak, i tutaj są też światła. Te takie, tak, wiem. Nie zapomniałem, jak to się nazywa, no ale wiecie, o co chodzi, te, przy nogach, tak, takie, tutaj też jest pasek. Ambient, tak, dokładnie. Tutaj też jest jakiś pasek. No i tutaj sobie można po prostu to sterować. Mamy światła zewnętrzne. Doświetlanie zakrętów, czyli... No to jest super Volvo. O, i to też usunęli razem z tym pilot pakiem, co mówiłem. Czyli, no wiadomo, w tych przeciągłowych światłach. Aktywne doświetlanie, nie, to będzie to, aktywne doświetlanie zakrętów to będzie przy tych małych, a doświetlanie zakrętów to będzie po prostu pewnie skrętny, bo tu jest skrętne są te LEDy, czyli kręcimy kierownicą, one też sobie jeżdżą. Potrójny sygnał kierunkowskazu, no to wiadomo, autostrada. Podnoszą mu się światła i jakoś tak takie rozpromienione. Ruch lewostronny, no to wiadomo, czas oświetlenia otoczenia samochodu, czyli jakieś klamki, czyli to na dole tutaj spod drzwi też jest oświetlenie. Lusterka. Składanie lusterek po zablokowaniu, czyli zamykamy auto standardowo się. Pochylanie lusterek zewnętrznych na biegu wstecznym, ja to mam wyłączone. Fajne. Żeby krawędzie widzieć, nie? Czy nie? Tak, i to się składa. Donice niskie. Może się jedno składać, mogą się, może pasażera, a może mogą się obydwa. Obrzeże. Z kolei w Tesli to jest rozwiązane tak, lusterka się nie ruszają, ale masz te kamery tutaj z przodu i jakby jak włączasz wsteczny, to masz kamery z tyłu i te dwie boczne, więc jakby i tak widzisz, bo one pokazują, tu gdzieś stąd patrzą na tył. Rozumiem. No to tutaj zaraz wam pokażę kamerę, a po prostu przycinę lusterkę, no to jest coś, rozumiem. No wycieraszki, no to... serwis po prostu, oczujnik deszczu i tyle. No i tutaj można wyłączyć sobie samochód. Wycieraczki w Tesli są takie se, znaczy czasem stwierdzają, że pada jak nie pada. Ale może to kiedyś połatają. Tutaj byśmy musieli wejść w kamery, ale tu mamy... A, bo tu masz 360, nie? Tak. No to to jest tylko fajnie. Mam chyba otwarty tył mam i dlatego. I on nie widzi. Tak, i on nie widzi, bo ma otwarty tył. Ja zamknę. Wszystko. Zamyka się. I teraz mamy. Tak. No, to jest fajne. Tak, i tu sobie możemy po prostu też przełączać. Aha. Jak przód, chcemy. Tak, przód, boki. Dana kamera. Tył. No i wiadomo, to się wraz ze skrętem. Tak, tak. No i do tego są czujniki parkowania, no standardowo, jak to w samochodzie. No i co, aplikacje?
aplikacje, no to przede wszystkim Google Map. Czyli wpisujemy, gdzie chcemy jechać. Na przykład chcemy jechać... Ci przystanki też na Google Mapsach dodaje do ładowania? Tak, tak. Tutaj w Polsce tak różnie działa, ale dajmy na przykład, że chcemy jechać do Zakopanego, że chcemy jechać. No jest, konieczne ładowanie po przyjeździe, czyli dojedziemy na minus 17%. No i tu w Myślenicy tam może się podoba. Dodaj postojne ładowanie. No i proszę, mamy tutaj bliskie te ładowarki. Możemy gdzieś tam dalej oczywiście, o tutaj policja suszy, można zobaczyć na niebiesko. Zgłoszenia są. Tak, są zgłoszenia. Tu zwykłe fotoradary, no i możemy sobie oczywiście wybrać, jaką chcemy ładowarkę. Jest dużo więcej, prawda? Podobnie jak w Tesli, nie? Tak. No dlatego mówię, to jest właśnie fajne, bo ma to podobnie do... Chyba cleanera nie używa. Do Tesli. Możemy sobie wybrać... teraz wprowadzili na przykład ruch jeszcze jest, znaczy widok jest... Natężenie? Nie, Google Earth. Czyli że... Aha, tak jakby z ziemi, z lotu ptaka. Tak. A natężenie ruchu też pokazuje oczywiście, to pokazuje w różnych kolorach. Płacisz coś za connectivity? Nie płacę nic. Spoko. Ja też w sumie nie płacę, ale dlatego, że Tesla jeszcze nie zaimplementowała w Polsce płatności. Aha. Normalnie powinno kosztować $10, czyli gdzieś 50-60 zł w Polsce. Ale nie, za fajne. Na razie jest za darmo. Unikanie frazu, tutaj opłat, ale mam tutaj... Czyli teraz przy 20% masz jeszcze 80 km zasięgu. No tak, czyli pokazuję. Jakieś 3 razy 5 to jest 400. No, to mówię, zależy. Tutaj mam jeszcze tylko... Bo on jest chyba lżejszy niż taki ten XC40, nie? Na pewno jest lżejszy, chociaż nie, bardzo... Może być cięższy nawet, powiem ci, on chyba 400 waży. Ja no to dużo. No. Kurczę, tak się nie zdaje. Tesla 1.6. 1.600? Tyle co ten Leaf. Tak, ale czy nie, czekaj.